Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on, obróciwszy się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Bardzo przejmujące słowa skierowane do pierwszego z apostołów. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. A dlaczego tak Pan Jezus powiedział? A dlatego, że Piotr, który choć był obdarowany przez Boga Ojca szczególnym poznaniem, kim jest Pan Jezus, bo na pytanie, za kogo mnie uważacie, tylko Piotr odpowiedział: ty jesteś Mesjasz. To pomimo tego doświadczenia w Ewangelii świętego Mateusza czytamy, że Pan Jezus właśnie pod Cezareą Filipową dał klucze do Królestwa Niebieskiego. Powiedział: na tobie zbuduję mój Kościół. Szymonie, teraz będziesz się nazywał Petros, Piotr, Kefas. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ale jednocześnie Piotr poczuł się tak pewny siebie, że zaczął Pana Jezusa pouczać. Kiedy usłyszał, że Pan Jezus będzie musiał wiele wycierpieć, będzie odrzucony, a w końcu zabity, ale zmartwychwstanie, to wtedy najpierw odprowadził Pana Jezusa do apostołów i zaczął upominać Pana Jezusa, czy jakby pouczać. Nie, nie, nie będzie to, nigdy na ciebie nie przyjdzie. Bardzo stanowcza jest reakcja Pana Jezusa. To przetłumaczone sformułowanie zejdź mi z oczu, dosłownie jest napisane stań za mną. Pan Jezus się odwrócił, powiedział: to nie ty będziesz mnie prowadził, ale ja ciebie poprowadzę. To ja jestem twoim pasterzem. Później usłyszy: paś owce, paś baranki moje, ale to są owce i baranki Pana Jezusa. A cały czas pasterzem jest sam Pan Jezus. To On ma prowadzić Piotra. Tam dosłownie w jednym miejscu jest napisane: daj się paść z tymi moimi barankami. A więc nie tylko masz paść, ale sam siebie karmić. Jeżeli się nie nakarmisz moim pokarmem, moją Ewangelią, to nie będziesz mógł paść innych, bo będziesz ich zwodził. Dzisiaj potrzebujemy ciągłego nawracania się. Może potrzebujemy nawet takiego roku, jak są lata jubileuszowe, to może jakiś rok pokuty. Matka Boża Fatimie prosiła: módlcie się i pokutujcie. My tak często mówimy: Bóg jest miłosierny, przebacza, ale z sakramentem spowiedzi jest związana pokuta. Może potrzeba takiej ogólnopolskiej, może ogólnoświatowej pokuty, kiedy widzimy, że tyle grzechu się dzieje
tyle jest nieprawości, ten grzech wychodzi na zewnątrz. Jest to w jakiś sposób upokarzające dla całego Kościoła katolickiego. I zamiast się gorszyć, upominać wzajemnie, to może trzeba zacząć myśleć o tym, co Chrystus chce powiedzieć i jak nas wyprowadzi z tej sytuacji. Ale nie stanie się to bez pokuty, bez zmiany mentalności. Bo myślenie po Bożemu to jest myślenie według tego, co Bóg myśli. W innym miejscu czytamy: drogi moje nie są drogami waszymi, myśli moje nie są myślami waszymi. Słowo greckie metanoia, które tłumaczymy na język polski nawrócenie, to jest dosłownie znaczy zmiana mentalności, zmiana myśli. I potrzeba nam pewnego wyrzucenia naszych myśli, często na modlitwie, wypowiadając swoje uczucia też, po to, żeby na tym miejscu pojawiły się Boże myśli. Bo spontanicznie rodzi się niechęć pod wpływem lęku do tego, co jest związane z pokutą, z krzyżem, z jakimś postem, umartwieniem, bo to wtedy pycha w nas zaczyna się bronić. Grzech nie chce od nas się odłączyć, przykleja się. Dlatego potrzebujemy przede wszystkim upokorzenia. Jeżeli sami się przed Bogiem nie upokorzymy, to Bóg sam będzie nas upokarzał. Pycha kroczy przed upadkiem. Czasem tak jest, że jeżeli sami nie przeżywamy nawróceń, to przyjdą prześladowania. One nam będą pomagały w nawracaniu się. Święty Marek, ewangelista, dotarł do Aleksandrii, tam poniósł męczeńską śmierć. Tam też powstał Kościół koptyjski z siedzibą w Aleksandrii. I przez wieki to był Kościół prześladowany, ale też wydał wiele pięknych świadectw męczeństwa i pustelników, i pierwsze życie monastyczne. Stamtąd wyszło najwięksi obrońcy bóstwa Jezusa, to szkoła aleksandryjska, święty Atanazy. Ale też dzisiaj, gdybyśmy tak popatrzyli, choć ten Kościół nie jest tak duży, może ma jakieś 15 milionów, to jednak co jakiś czas słyszymy, że dają świadectwo wierze, nie dają się zastraszyć śmiercią, ale wolą umrzeć dla Chrystusa, niż przejść na islam. Nawet tatuują sobie na ręku krzyż, żeby była pewność, że się jest uczniem Chrystusa. I w ostatnim czasie owocem takiego świadectwa wiary jest to, że, tak przynajmniej mówią, do ich kościoła koptyjskiego przyszło aż prawie 2 miliony muzułmanów, poprosiło o chrzest. Krew męczenników, krew ludzi nawróconych, pokutujących jest później posiewem nowych chrześcijan. Warto też dodać, że jest ten kościół koptyjski bardzo poszczący. W przeciągu roku to ponad 200 dni, to są dni postne. Ci jedzą tylko niegotowane warzywa, surowe, a czasem o chlebie i wodzie. Z powołaniami nie ma tam problemu. Na jedno miejsce do pustelni jest 100 chętnych. A pytanie, czy wierzysz, jeden z polskich redaktorów usłyszał takie pytanie, czy ty wierzysz w Boga? A on mówi: tak, wierzę, ale mam wątpliwości. No to moim zdaniem, tak przynajmniej zdaniem Koptów, to jeszcze nie jest wiara, to jest przedsionek wiary. Wierzyć to gotowość oddać życia za Chrystusa. Żyję po to, żeby umrzeć dla Chrystusa, to jest wtedy wiara. Ale skąd czerpią tę moc? Właśnie z ciągłego nawracania się, z postu, pokuty, a nie z Ewangelii sukcesu, przyjemności i tego, że nie trzeba się starać, ponieważ i Bóg tak jest miłosierny i przebaczy nam wszystko. Miłosierdzie zawsze powinno być połączone ze sprawiedliwością i z krzyżem Chrystusa. Filarami naszej wiary jest krzyż, który się obecnia na mszy świętej i razem z Maryją uczymy się adorować Pana Jezusa ukrzyżowanego. Jeżeli tego wszystkiego zabraknie, zostanie tylko miła, przyjemna
uczta, na której ludzie sobie tańczą, to tak naprawdę nie będziemy mieli mocy. Utracimy moc i kościoły się wyludnią i kościoły będą zamieniane na miejsca zabaw. Dzisiaj prośmy o to, abyśmy chcieli przyjmować postawę Chrystusa, przyjąć Jego krzyż. I żebyśmy nie chcieli myśleć tylko po ludzku, ale przede wszystkim uczyli się myślenia po Bożemu.